tradycje i zwyczaje ślubno-weselne. A które z nich możecie sobie darować? Wszystkie! Dziękuję bardzo, do następnego. Cześć! Dobra, żarty żartami, ale właściwie taka jest prawda. Jak mnie znacie, obserwujecie, to wiecie, że ja na wszystko jestem mość it, róbcie po swojemu, róbcie swoje, olejcie konwenanse. Więc w tym przypadku faktycznie też tak jest. Jakie tradycje i zwyczaje ślubno-weselne możecie sobie darować? Każde. Wszystkie. Dlaczego? Dlatego, że każdy element planowania ślubu i wesela podlega personalizacji. Niczego nie musicie, ale wszystko możecie. Więc tak, faktycznie, jeżeli miałabym odpowiedzieć na pytanie, które tradycje i zwyczaje ślubno-weselne możecie sobie darować, to odpowiedziałabym z pełną odpowiedzialnością, że wszystkie. Ale przecież nie skończymy na tym tego odcinka, więc rozwinę po prostu te kwestie, o które pytacie najczęściej. Pierwsza rzecz to zapraszani goście. Nie, wcale nie musicie zapraszać ciotki, ponieważ ona Was zaprosiła. Nie musicie zapraszać wujka, bo tak wypada. Nie musicie zapraszać chrzestnego tylko dlatego, że jest chrzestnym, a ostatni raz widzieliście się na komunii czy właśnie chrzcinach. Nie musicie zapraszać też rodzica, czy dziadków, czy rodzeństwo, mimo że no przecież wypada, bo to najbliższa rodzina. Nie, absolutnie nie. Na swoim ślubie i weselu powinniśmy otaczać się osobami, które są dla nas szczególnie ważne i przy których po prostu dobrze się czujemy. Jeżeli ktoś nie spełnia tych kryteriów, to z całą pewnością możemy po prostu tych osób nie zapraszać. Mimo że wypada. I ja wiem, że oczywiście tutaj może wejść jakby taka kwestia, nie wiem, że babcia jest dla mnie ważna i po prostu będzie jej przykro, jeżeli nie zaproszę jej syna, czyli mojego taty. I ja to naprawdę totalnie rozumiem. To jest jakby już takie głębokie wchodzenie w te kwestie, co wypada, albo gdzie się możemy ugiąć, ale albo w jakim momencie możemy pójść na kompromis. I tutaj jakby cała ta kwestia jest jak najbardziej spoko. Ja tylko zwracam uwagę na takie bardzo ogólne kwestie. To znaczy, czy muszę zapraszać? Nie. Nie musisz. Druga rzecz, czyli błogosławieństwo rodziców. Czy musicie mieć błogosławieństwo rodziców? Nie, nie musicie. I w drugą stronę. Jeżeli bierzecie ślub cywilny, to bardzo często pytacie, czy możecie mieć błogosławieństwo rodziców. Oczywiście, że tak. To błogosławieństwo wcale nie musi mieć takiego, wiecie, wymiaru religijnego. To może być po prostu takie dobre życzenie na Waszą nową, wspólną, małżeńską drogę. Zresztą, z tym błogosławieństwem to bardzo często jest tak, że to nie jest do końca w ten sposób, że kompletnie nie chcecie tego elementu. Tylko na przykład chcecie się ze swoją drugą połówką zobaczyć dopiero na ślubnym kobiercu. No a jak to zrobić, jeżeli tradycyjnie to błogosławieństwo jest w dzień ślubu przed ślubem. No i teraz opcje są właściwie dwie, albo nawet trzy. Pierwsza jest taka, żeby to błogosławieństwo zrobić po prostu w inny dzień, na przykład dzień przed ślubem. Inna jest taka, żeby zrobić to błogosławieństwo faktycznie w dniu ślubu, ale kiedy wychodzicie do tego błogosławieństwa, to nie jeszcze w tym pełnym looku i wciąż zostawiamy ten taki element niepewności i zaskoczenia na ten first look. A trzecia opcja to zorganizować takie błogosławieństwo po prostu podczas ceremonii ślubnej. Albo na przykład przed ceremonią w kościele, bo nie jestem pewna, czy można to zrobić podczas jakby mszy ślubnej. Możecie to zrobić podczas ceremonii cywilnej i jak najbardziej podczas humanistycznej. Po prostu bardzo, bardzo mile widziana jest taka personalizacja. Trzeci element to alkohol na weselu. Ja wiem, że wymienianie alkoholu w kontekście tradycji i zwyczajów weselnych może się wydawać trochę dziwne, no ale same przyznajcie, po prostu w Polsce tak jest, że każda rodzinna impreza, każde świętowanie to po prostu wódka na stole musi stać. Więc uznajmy to za tradycję czy zwyczaj ślubno-weselny. Czy muszę mieć alkohol na weselu? Nie, nie musisz. Czy muszę mieć wódkę na weselu? Nie, nie musisz. Bo faktycznie to są takie dwie strony medalu. Niektóre z Was piszą, że chciałybyście mieć wesele z alkoholem, ale bez wódki, a niektóre po prostu zakładają absolutny brak alkoholu na weselu. I obie te opcje są jak najbardziej okej. A teraz z perspektywy gościa. Słuchajcie, jeżeli ktoś absolutnie nie chce żadnego alkoholu na weselu, to my powinniśmy to uszanować. Dlaczego?
Dlatego, że nie zawsze wszystko możemy wiedzieć. Na przykład możemy nie wiedzieć, z jakich pobudek podejmowana była ta decyzja. Czyli dlaczego Państwo młodzi zdecydowali się na wesele bez alkoholu. A możemy mieć tutaj do czynienia z różnymi uzależnieniami w rodzinie i po prostu Państwo młodzi chcą ten dzień spędzić bez takiego elementu, który na przykład sprawił, że ich dzieciństwo było kiepskie. Więc nie pytajmy, nie kręćmy nosem, uszanujmy. To tylko jeden wieczór w naszym życiu i naprawdę damy radę ogarnąć go bez alkoholu. Ale rozważmy te dwie opcje. Czyli pierwsza, wesele bez wódki, ale generalnie z alkoholem. I druga, wesele bez alkoholu całkowicie. W przypadku tej pierwszej opcji ciekawym pomysłem będzie ogarnąć na przykład na szwedzkim stole różne rodzaje alkoholi, żeby goście po prostu sami mogli robić sobie drinki. Albo trochę bardziej zaawansowanie i pro, czyli po prostu zatrudnić barmana. Będzie on pełnić funkcję atrakcji, a jednocześnie goście będą mogli pić naprawdę pyszne drinki. No i kto tam zwróci uwagę na to, że wódki na stołach nie ma? Dajcie spokój, będzie inny alkohol, to i bez tej wódki dadzą se radę. A druga opcja, całkiem bez alkoholu, też se dadzą radę. Ale takie wesele bez alkoholu może być też ciekawą opcją, żeby pokazać gościom coś innego. Coś, czego pewnie nie próbowali na co dzień, a mam na myśli alkohol bezalkoholowy. Pewnie większość z nas próbowała piwo czy wino bezalkoholowe, ale są jeszcze inne rodzaje bezalkoholowych alkoholi. Na przykład bezalkoholowy gin, whisky czy aperol. I jeżeli postawimy takie opcje na szwedzkim stole na naszym weselu, to na pewno będzie to po prostu ciekawa opcja, żeby ci goście spróbowali czegoś nowego. W przypadku wesela bez alkoholu fajną opcją będzie również zatrudnienie barmana, który serwować będzie pyszne, ale bezalkoholowe drinki. Jeszcze inna opcja, która przychodzi mi do głowy, to taka, żeby zatrudnić profesjonalnego baristę. Nie ma alkoholu, ale goście mogą popróbować naprawdę pysznej kawy w wielu różnych rodzajach. Kolejna rzecz to biała, długa suknia do ślubu. Czy jest obowiązkowa? Absolutnie nie! Ani nie musi być to sukienka, bo mogą być spodnie, może być garnitur, może być kombinezon, ani nie musi być biała. I teraz oczywiście najbardziej kontrastowym przykładem jest czarna sukienka. Czy mogę ubrać czarną sukienkę do ślubu kościelnego? Generalnie tak, bo słuchajcie, nie ma żadnych przepisów kościelnych, które mówiłyby, że taki i taki kolor jest niedozwolony na ślub kościelny. No nie ma czegoś takiego. Oczywiście są konkretne zasady, w jaki sposób ubierać się do miejsc świętych, czy na przykład do urzędu tak samo, czyli no nie pójdziemy tam w bikini czy w podartych dresach. Natomiast jeżeli chodzi o kolor, to mamy pełną dowolność. No ale, Dominika, no przecież wiesz, że ksiądz czasami może mieć własny widzimisię, no i handluj z tym. No i tak, ja sobie oczywiście zdaję z tego sprawę, tylko teraz pytanie, czy my musimy się księdzu po prostu tłumaczyć z tego wcześniej? Czy musimy się, nie wiem, na pół roku przed ślubem spowiadać mu, jaką ubierzemy na siebie sukienkę? Jaką włożymy na siebie sukienkę? Sorry, cały czas mi się to myli. No nie, przecież nie musimy. Jeżeli panna młoda ma w planach pójść do ślubu kościelnego w białej sukience, to czy ona na spotkaniu z księdzem mówi, czy ja mogłabym ubrać taką białą sukienkę, to tu będzie mieć koronki, a tutaj będzie mieć koraliki? No nie, przecież nikt tego nie robi, więc z czarną sukienką po prostu zróbmy tak samo. I jeżeli przyjdziecie w czarnej sukience na ślub, to czy przed tym samym ślubem ksiądz was wyprosi, bo macie czarną sukienkę? No, nie ma podstaw. No co wam powie? Że dlaczego? O co chodzi? Więc najlepiej po prostu jest nie pytać. Kolejne, bardzo często pojawiające się pytanie, co kurna z tym pierwszym tańcem? No muszę go tańczyć, czy nie muszę go tańczyć? No nie musisz go tańczyć, no. To nie jest żaden mus. Ja doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że po prostu nie każdy w tańcu dobrze się czuje, a zmuszać się do tego tylko dlatego, że to jest taka tradycja, to naprawdę szkoda szargać sobie nerwy. I z doświadczenia gościa, i do tego jeszcze gościa, który no, zajmuje się ślubami, wam powiem, że naprawdę można na to nie zwrócić uwagi. Byłam na weselu mojej przyjaciółki i nie miałam pojęcia, że tego pierwszego tańca nie będzie. I zorientowałam się, a właściwie nie ja, tylko mój mąż, koło północy na zasadzie ty, nie było pierwszego tańca. I ja mówię, o, faktycznie. I mówię wam to ja, co na co dzień w ślubach siedzę, a tutaj po prostu uwagi nie zwróciłam.
Ale oczywiście w tym miejscu zawsze pojawia się takie pytanie, no czym zastąpić ten pierwszy taniec? I najważniejsza kwestia jest taka, że nie musicie niczym, ale jeżeli chcecie, to są takie dwie fajne opcje. Pierwsza jest taka, żeby zorganizować taki wspólny taniec wszystkich gości, na przykład makarenę, poloneza, belgijkę, albo jakiekolwiek inne takie taneczne animacje dla wszystkich gości prowadzone przez wodzireja. I to naprawdę rozładowuje atmosferę, sprawia, że goście już chętniej będą stać, tańczyć na tym parkiecie i naprawdę w bardzo fajny sposób rozpoczyna całą imprezę. A uwaga nie jest skupiona tylko na Was, więc jest wilk syty i owca cała. A druga opcja to zorganizować pokaz tańca profesjonalnego, czyli zatrudnić profesjonalistów, którzy po prostu pokażą, jak to się robi. I ostatni element, o który najczęściej pytacie, czyli to jest to, na co wszyscy na weselu czekają, czyli oczepiny. No muszę mieć te oczepiny, czy nie muszę mieć tych oczepin? No jak myślicie? No nie musicie mieć tych oczepin i wcale nie musicie ich niczym zastępować, ale okej, to jest kolejne pytanie, które bardzo często w tym kontekście się pojawia. No i teraz warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy nie chcecie oczepin, bo po prostu nie chcecie oczepin żadnego klasycznego elementu o północy na Waszym weselu, czy nie chcecie oczepin, bo po prostu napatrzyliście się na beznadziejne oczepiny, gdzie macie żenujące zabawy z podtekstem seksualnym albo z alkoholem. I jeżeli to jest to drugie, no to mamy bardzo łatwe rozwiązanie, jak te oczepiny ogarnąć z klasą. Żeby to odbyło się bardzo, bardzo po Waszemu, to najważniejsza sprawa jest taka, żeby przed weselem porozmawiać ze swoim wodzirejem, DJ-em, zespołem na temat właśnie tych zabaw. I samodzielnie te zabawy wybrać, żeby nie było takiego zaskoczenia, że zostawiacie to na barkach swoich usługodawców, a potem macie ciary, żenady. Dlaczego oni to zrobili? Czyli siadamy sobie z naszymi muzycznymi usługodawcami i po prostu rozmawiamy na temat tych zabaw. Wybierzcie ich niedużo, tak powiedzmy maksymalnie 3 i wszystkie, żeby były takie, które po prostu czujecie, które dla Was są spoko i nie powodują właśnie takiej żenuły. No i ten drugi element oczepin, klasyczny, czyli rzucanie czymkolwiek. Możecie w ogóle nie chcieć tego, ale... Możecie w ogóle nie chcieć tego elementu i to jest jak najbardziej spoko, a możecie chcieć, ale po prostu nie w ten taki tradycyjny sposób. I tutaj też jest bardzo dużo inspiracji, jak to zrobić inaczej. Pierwsza jest taka, no nie mogę powiedzieć tradycyjna, no bo tradycyjne to jest to rzucenie, ale już bardzo często możemy spotkać się z tym motywem wstążek, czyli panna młoda jest w środku kółeczka, dookoła są panny, panna młoda trzyma bukiet, od tego bukietu idą wstążki, każda panna trzyma jedną wstążkę, no i panna młoda nożyczkami obcina po kolei te wstążki i ta wstążka, która zostanie jako ostatnia, czyli ta panna, która ją trzyma, wygrywa. Druga, ciekawsza opcja to opcja z kluczykami. Już też pewnie się spotkałyście z tym, bo można było to ostatnio zobaczyć, to w ogóle takie bardzo popularne było ostatnio na TikToku. Wiele osób pokazywało właśnie te propozycje. Czyli panny otrzymują różne kluczyki, a nie wiem, ten bukiet czy welon schowany jest w jakimś kufrze i teraz tylko jeden kluczyk otwiera ten kufer, więc ta panna, która ma ten właśnie odpowiedni kluczyk, wygrywa. I trzecia opcja, czyli taka, która chyba mnie podoba się najbardziej, jest najciekawsza z mojego punktu widzenia. Czyli na parkiecie mamy mnóstwo balonów. Mnóstwo. Panny dostają szpileczki i teraz tylko w jednym balonie jest karteczka z napisem, nie wiem, tam panna młoda albo wygrałaś, gratulacje. I teraz panny latają sobie po tym parkiecie i przebijają baloniki. No i ta, która trafi na balonik z karteczką, wygrywa. A teraz zapytacie, co z panami i kawalerami? A ja bym powiedziała, że to samo. Bo dlaczego nie? Czy jest gdzieś napisane, że pan młody nie może rozdawać kluczyków, baloników albo obcinać wstążeczki? Może. I ja uważam, że to też będzie bardzo ciekawe podczas właśnie takich oczepin. No dobra, dotrwaliśmy, dotrwałyśmy, bo podejrzewam, że jednak w większości oglądają mnie dziewczyny do końca. I teraz pytanie do Was. Czy rezygnujecie z którychś tych tradycji, zwyczajów, które dzisiaj wymieniłam? Czy niektóre na przykład macie, ale tuningujecie i personalizujecie?
Dajcie znać w komentarzu, która z tych tradycji dla Was jest spoko, które omijacie, a które na przykład personalizujecie. Pamiętajcie też oczywiście o subskrybowaniu, łapce w górę, a my widzimy się za tydzień. A za tydzień mam dla Was coś naprawdę fajnego, bo zbliża się grudzień, czas oczekiwania na gwiazdkę i za tydzień pokażę Wam bardzo fajny pomysł na to, jak wspólnie spędzić te 24 dni oczekiwania. Czyli będzie mosiowy kalendarz adwentowy. W dwóch wersjach. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!